Stół symbolizuje rodzinę, bliskość i porozumienie. Siadamy przy nim codziennie, żeby celebrować to, co dla nas ważne. A ja lubię przy nim grać. Wtedy najlepiej poznaję ludzi i ich emocje. Tak wyrażam siebie. Właśnie dlatego swoją wizytę w Centrum Amazon w Bielanach Wrocławskich zaczynam od stołu do ping-ponga. Nazywam się Natalia Partyka i jestem tenisistką stołową. W ramach inicjatywy Migamy Amazon zatrudnia w swoich centrach logistycznych osoby głuche i słabosłyszące. Tutaj, poza osobami z niepełnosprawnościami, może pracować każdy. Bez względu na swoją sprawność, status demograficzny, społeczny, kulturowy czy wyznaniowy. Ja też jestem osobą, która codziennie musi pokonywać swoje ograniczenia, ale właśnie to czyni mnie jeszcze silniejszą. Patrycja i Marta pracują w Amazon od kilku miesięcy. Posłuchajmy, a właściwie popatrzmy, co mają do powiedzenia o sobie i swojej pracy. Jakie wartości są bliskie Amazończykom? Patrycja i Marta nie mają wątpliwości, że są to równość, różnorodność, akceptacja, zaufanie. Chciałam też wiedzieć, jak pracuje się im w Amazon. Czy mają odpowiednie wsparcie, co robią w wolnym czasie, czym się pasjonują. Z niepełnosprawnościami wsparcie ze strony firmy jest niezbędne. Amazon, aby tacy pracownicy jak Marta i Patrycja mogli czuć się w pracy komfortowo, zapewnia im przede wszystkim asystenta tłumacza polskiego języka migowego. Patrząc na Martę i Patrycję oraz Anię, ich tłumaczkę, odnoszę wrażenie, że odmienność w Amazon nie jest niczym wyjątkowym.